ponieważ, jak już zostało to wskazane, to nie był czyn przeciwko życiu, zdrowiu, wolności lub wymiarowi sprawiedliwości, to termin przedawnienia tego czynu, który w tej sprawie oskarżony został zarzucony, winien być liczony zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami danego kodeksu, a zatem, że przedawnił się ten przyczyn, tak jak wspomniano za obrońcę oskarżonego Sasina, 16 lutego 1973 roku. Z tych też przyczyn są zdecydował o umorzeniu postanowienia. Sąd od razu sporządzenie pisemne uzasadnienie postanowienia zgodnie z przepisami wobec zawiłości sprawy i zgodnie z przepisami KPK o sporządzeniu tego uzasadnienia samo postanowienie wraz z połączeniem zostanie stroną doręczoną. Na Białoruś! 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 Na mruście tam! I to będzie przez, nie będzie na przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. Na mruczę być za nazwa. I to nie będzie przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. Stali się, stali się. Judaszowi wyrok. Judaszowy wyrok. Na mróz, żebyś zanarzła, nie będzie. Niech gdyby nie się pani młoda. Za czary, za grodno, za wino, zapłaci czerwona kołota, za grodno, za wino, zapłaci czerwona kołota. Idziemy. Wrócimy tu jeszcze, spotkamy. To jest skandal, że znowu powiedziałeś. Kiedy ta pani to wszystko napisała? Życiu i zdrowiu, mamy pokazane. Czemu nie ma ławników? Czemu nie ma ławników? Dokąd ma dactwo? Kariera? Kariera dla takiego sędziego zamiast. To jest skandal. To jest brak słów. Rozliczymy to wszystko. No cóż, proszę Państwa, sami Państwo słyszeli. Sami Państwo słyszeli. Trzymanie na mrozie to nie jest przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. No cóż ja do tego mogę dodać, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Proszę coś jeszcze powiedzieć. Proszę Państwa, niestety nie jest to jedyny przypadek. Nie jest to jedyny przypadek. Wymiar sprawiedliwości osiągnął swoje dno i jeżeli nie zrobimy porządku, radykalnego porządku, proszę Państwa, to Polska straci wszelkie szanse bytu, jakichś wyższych racji bytu straci Polska. No bo proszę Państwa, czy można żyć w takim kraju? Co to w ogóle jest? Dziękuję serdecznie. Ja chciałbym powiedzieć w kategoriach państwa prawnych, bo na to zwracam uwagę. Co tu się dzieje? Mamy do czynienia z posiedzeniem sądu, który obraduje, nie zawiadamiając oskarżyciela publicznego, czyli prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej i stosując interpretację taką, że umieszczenie 300 kilkudziesięciu osób, które bezprawnie pod pretekstem powołania do wojska umieszczono na poligonie w namiotach w zimę, pamiętamy srogą zimę grudnia 1981 roku, z których większość tych ludzi zaraz ciężko zachorowała, że to masowe działanie przeciwko zdrowiu i życiu obywateli, wiemy, że już ponad 40 zmarło tych ludzi, że to działanie nie jest zbrodnią komunistyczną. No bo o to się toczy spór. Czy to było zbrodnia, która ulega przedawnieniu, czy nie ulega. I sędzina nam tutaj, młoda pani, twierdzi, że takie masowe represjonowanie, które powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu z ryzykiem utraty życia obywateli, których się wyłącznie wyłapuje pod pretekstem, że są działaczami opozycji, bo to był jedyny kryterium ich powołania do specjalnych, było kilka takich specjalnych obozów, jednostek, gdzie w szczerym polu tym ludziom kazano nosić przez kilka miesięcy piasek z kubki na kubkę, tak jak w Oświęcimiu więźniom Hitlerowi.
Piotrowskim dano takie zadanie noszenia ziemi z kubki na kubkę, to dokładnie takie same zadanie, czyli wsadzono w kamasze, w zwykłe mundury, w namioty, w mróz i kazano codziennie od rana do wieczora, od apelu porannego do wieczornego przenosić piasek z kubki na kubkę. Kopać w dołki, później zasypywać. Tak na okrągło. Więc tego typu działanie, zdaniem młodej pani, mamy nadzieję oczywiście, że to będzie zaskarżone przez prokuraturę i pokrzywdzonych, że to działanie spotka się no po prostu z potępieniem, że to się nie może ostać w państwie. Nie policja dostała, pa. Także będziemy tą sprawę państwa jako porozumienie organizacji kombatanckich o nazwie Niezłomni będziemy kontynuować tą naszą batalię. Ostatnio spotkaliśmy się w Bydgoszczy również z wnioskodawcami. Uznaliśmy, że wszystkie te sprawy będziemy pilotować, będziemy ponawiać sprawy, ponieważ te przestępstwa nie ulegają przedawnieniu, aż nie zmusimy tej szajki w sądach niezweryfikowanych sędziów. Bo to jest szajka. Bo to jest po prostu niestety zorganizowana grupa przestępcza, która po prostu chroni zbrodniarzy komunistycznych. Dlaczego? Bo ponad 1300 sędziów, którzy kierują dzisiaj sądami, awansowali na prezesów sądów, że ci ludzie dyspozycyjni ze stanu wojennego, ja już nie mówię o kilkunastu tysiącach zbrodniarzy sędziów z lat stalinowskich, w ogóle nie ponieśli żadnych konsekwencji. Ani jeden sędzia i ani jeden prokurator z tych, którzy skazali na śmierć kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy Armii Krajowej i wsadzili do więzienia, licznych zresztą tu obecnych, nigdy nie ponieśli z sędzią Kryże na czele z prokuratorem Gorzkiewiczem, zastępcą szefa Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokuratorem Arturem Kasykiem. Ci zbrodniarze, sędziowie, prokuratorzy nie ponieśli konsekwencji. Jedynie udało się na razie skazać zomowców, funkcjonariuszy milicji z kopalni Wuje, którzy wykonywali rozkaz Kiszczaka Jaruzelskiego strzelania do ludzi. Także będziemy tą sprawę kontynuować, nie popuścimy, jesteśmy pewni, że to wygramy, bo standardy europejskie, elementarna uczciwość, zdrowy rozsądek nakazuje zakończyć ten chocholi taniec. Dziękujemy, że policja się zachowywała dzisiaj względnie, spokojnie, w odróżnieniu od poprzednich działań. Także będziemy godnie, jawnie protestować, robić różne akcje spektakularne. Po prostu nie może być zgody na tą hipokryzję, obłudę i po prostu no, zwykłą ochronę bandytów. Czas to skończyć. Jeszcze jedno słowo. Właśnie odchodzimy po cichu w biedzie. Tak jak wczoraj byłem w Tychach i pochowaliśmy jednego z naszych kolegów, Mirosława Stąpińskiego. Jak ona może powiedzieć, że to nie są zbrodnie? On miał tylko 55 lat i ścieżki zdrowia w stanie wojennym. I w biedzie. I w biedzie umarł. Pytam się, jak sobie żyje pan generał. Ile będą chronić zbrodniarzy, złodziei i oszustów? Nikt nie chce nam powiedzieć. Ile emerytury otrzymują mordercy popiełuszki? Bo dla tych ludzi, co odchodzą, nie ma nic. A ci, co doprowadzili ten kraj do ruiny i nadal rządząc z tym jego siedzenia, się chronią nawzajem. Nie może dalej trwać po prostu mafia prokuratorsko-policyjno-sądowa. Jest to jedna mafia. Proszę państwa, jest to tak ważny proces, bo jak nie oczyścimy sądu z przestępców, z osób niekompetentnych, dyspozycyjnych, w tej Polsce nic się nie zmieni. Sędziowie winni być wybieralni. Jak może jedna młoda osoba osądzać, czy się należy wstrząść, czy nie? Gdzie są ławnicy? Niezależni ławnicy. Dlaczego sędziowie, skąd się w ogóle rodzą sędziowie? Mówiąc sąd niezawisły. Tak, bo on jest za Buga albo za Odry. A my w Polsce potrzebujemy naszych polskich sądów z nad Wisły, którzy będą dbać o interes nas, Polaków. Nie, proszę pana. Ale jakie pan po sprawie, że ja rzuciłem tym kubkiem? Widziałem to na oczy. Proszę pana, policja wszystko widzi. Dowód tam. I co, nabije panu na nie, że pan nie żartuje. Tego typu sprawy to było na okrągło. Jest to pomówienie, jest słowo na słowo dowód. Masz pan. Dzień. Jaki razy pan chce mnie lekceważyć, podam panu dowód. Tutaj na miejscu. Na jakiej zasadzie? Zapraszam. Nie, ale jak panem nie mam przyjemności? Idziemy. Ona nie ma przyjemności z panem, bo nie ma pan podstaw. Chce pan dowód, dam panu dowód. No, ja... No właśnie szukam. Nie.
miałem dowód przy sobie i ani dowodu, ani okularów. Słuchajcie, nie ma ktoś mojego dowodu osobistego, albo gdzieś tam nie leży. A czy inaczej będę pan musiał zaprosić na to, ponieważ musi pana przez to sprawdzić. Nie ma. Zapraszam. Skoro nie ma pan dowodu osobistego, to wejdzie. Słuchajcie, popatrzcie za dowodem tam osobistym moim. Bo dowód... Jurek, masz klucze. Dobrze, to po 15 miałem pan za jedno. No jeżeli mnie pan zabił, to pan zostawię pan zatrzymany. Nie potrzeba. Nie jestem zatrzymany, to pana żegna. Proszę pana, jestem zatrzymany czy nie? Jest pan zatrzymany, to jest legitymowanie. Z artykułu 15 ust. 1 pan wyjdzie do czynności procesowej. Słuchajcie, co się stało z dowodem osobistym? Zobacz, może nie. Co? Może ma. Zapraszam na chwileczkę. Dobra. Nakaz zatrzymania tu stanę. To nie jest pan zatrzymanie, tylko to jest pan do czynności. No to jest zatrzymany do czynności. Nie, 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 nie.